O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W Przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w Przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Przez cały wrzesień jeszcze można zapisywać się na przeróżne zajęcia organizowane przez Suwalski Ośrodek Kultury. Prowadzimy nabory do blisko 15 pracowni artystycznych, do teatralnych, muzycznych, właściwie do zespołów śpiewaczych, do zespołów tanecznych. Czekają również pracownie plastyczne, pracownia rękodzieła i pracownie teatralne. Oferta znana z wcześniejszych lat została wzbogacona o nową pracownię teatralną. Od tego roku będziemy mieli nową pracownię teatralną, w ramach której będziemy m.in. produkować z młodymi słuchowiska. Myślę, że to może być ciekawa propozycja. Czekają trzy nasze pracownie śpiewacze. To jest Suwałki Gospel Choir. Często mieliśmy okazję słuchać w te wakacje. Czeka zespół Ancyjas. Przypomnę tylko, że w tym roku Ancyjas całkiem niedawno wrócił z pierwszą nagrodą ze Szczecina, z Festiwalu Muzyki Prawdziwej. Trzecia propozycja to Mała Akademia Jazzu, którą poprowadzi Marian Szaryński. Czekamy na młodych instrumentalistów i tych doświadczonych, i tych wchodzących dopiero w muzykę. Warto zajrzeć na stronę internetową Suwalskiego Ośrodka Kultury, by poznać pełną ofertę na nadchodzący sezon. Pozostaje mieć nadzieję, że realizacji tych planów nie pokrzyżuje po raz kolejny pandemia. Warto też zauważyć, że w ofercie są propozycje adresowane nie tylko do dzieci.